Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz. La 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 la. La 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 la. Otwórz oczy, patrz. No, taką miejscówę będzie miał dzisiaj Citrowan. Bardzo blisko tutaj Łaba, rzeka. Także idę właśnie nad wodę zobaczyć. Tam później trochę jak się tutaj zwolni, to trochę przesuniemy się w lewo. No dobra, idziemy oblukać tutaj terytorium. I no zobaczcie na to. Ja to mam zawsze jakieś farta. Infrastruktura zrobiona, elegancko. Tutaj mostek taki dla rowerów i pieszych. Tu jakaś marina. To jest na rzece Łaba. To jest taka odnoga ta właśnie, ta co tutaj jestem. A główna rzeka to idzie tam. Tam dalej. Zaraz tam pójdziemy. Ale piękna miejscowa, ja pierdzielę. No, pospacerować można. Jest gdzie. Tam w tych krzatorach spokojnie na tym parkingu można spać. Jest tylko dla osobowych samochodów, no ale mój jest osobowy. Bez żadnych opłat. Także... O, pies płynie. Zajebiście. Biały taki piesek. Tu można pewnie wodować łódki i ta platforma się zanurza. Prawdopodobnie się wjeżdża tą przyczepą i ona się zanurza i wtedy łódka może spłynąć. To takie coś widziałem w Kamieniu Pomorskim, tylko takie trochę krótsze. Takie połowę krótsze. No, mostek taki na linowy, stalowy. Na tutaj widzę, od przęsła wychodzą 8 lin w jedną i w drugą. Te boczne podtrzymują te pokłady, te boczne. I tu jest drugi pylon, tak samo jest zrobiony. Nie potrzeba jakichś, nie wiadomo jakich mocowań, ponieważ no, tutaj tylko jest pieszo-rowerowy ruch. Tu w ogóle jak mieszkają sobie nad samą wodą, ale czad. Takie osiedle. No takie jak w Szczecinie budują, teraz tam przy samej wodzie, tylko że tam akurat w Szczecinie jest obok główny szlak kolejowy, także tam co chwilę będą pociągi łupać. I nie wiem, czy będzie taka cisza jak tutaj, bo tutaj to jest na maksa, kurde. I tam dość duże takie nabrzeże zrobione, czyli do jakiejś takiej bareczki, czy do czegoś. Ktoś ma łódeczkę, to może sobie tutaj w marinie trzymać. Nie no, piękne miejsce. Ale czad. No, piękna miejscowa. Dzisiaj tak poczyluję, jakąś sobie książkę poczytam. Nie wiem, czy właśnie sobie tutaj nie przyjdę na jakąś ławeczkę. Troszeczkę jak się chłodniej zrobi, no bo tutaj teraz patelnia jest, 30 prawie stopni. Ale jutro chyba z rańca, zaraz po śniadanku, właśnie sobie przyjadę tutaj rowerkiem, sobie pojeżdżę, bo to jest piękna promenadka wzdłuż właśnie rzeki. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Przejadę tutaj kawałek rowerem. Jestem pod Hamburgiem, także do Hamburga praktycznie mam tam 20 km, 25 chyba. A jutro robimy Hamburg. Ale z rana można tutaj sobie fajnie przejechać. Tu widzę, cały czas ścieżka rowerowa idzie wzdłuż. Także jest gdzie pojeździć. Zobaczymy. Dzisiaj pochillujemy, jak tak trochę, no bo dzisiaj już też zrobiłem tam w Rostoku około 50 km.
tam to już lajcik, czy żadny tam wysiłek, ale... A żeby już znowu na rower nie siadać teraz, weźmiemy sobie jakąś książkę. No dobra. Do później. Zobaczcie na to. Ja to mam zawsze szczęście. Trafiłem na kompleks basenowy. Tu jest basen 50-metrowy. I tam zjeżdżalnie i inne fajne atrakcje, które od 7 rano są czynne. No ja 7:05 już tu przybyłem, sobie się tutaj moczę. Praktycznie obok mojego parkingu, gdzie spałem. No petarda po prostu, petarda. Dobra, jeszcze mam godzinkę mniej więcej i zmykam stąd. Idę na rower tutaj pojeździć w okolicy i ciśniemy do Hamburga. No wychodząc z basenu jeszcze chciałem wam dodać to, że generalnie cena basenu tutaj, no to nie wiem, to jest 1/3 tego co na lagunie w Gryfinie. No bo ja na przykład za 2 godziny zapłaciłem 3 euro, czyli tam około 13-14 zł już z doliczeniem, z przeliczeniem tam waluty w banku, bo kartą akurat płaciłem. W każdym razie godzina kosztuje 1,5 euro. Rozumiecie to? Z 6 zł gdzieś. Ma tak. Dobra, no tylko w Polsce tak muszą łupać nas. A tutaj dla Niemców takie 1,5 euro to jest w ogóle jakiś śmiech, nie? Dobra, jedziemy. Tutaj obok jest taka miejscówka fajna, sobie staniemy, zrobimy śniadanko i się przejadę kawałek rowerem, a później pociśniemy już na Hamburg. No, generalnie jestem pod Hamburgiem 30 km, ale gdzieś tam bliżej sobie zaparkujemy, bo spotkamy się z Tomkiem i Moniką, moimi dawnymi znajomymi jeszcze z motocykli. No i może coś nam opowiedzą, bo już trochę mieszkają w Hamburgu, także może opowiedzą nam coś o mieście, jakim się mieszka, co ewentualnie zwiedzić, może coś nam pokażą, zobaczymy. Idziemy śniadanie robić. Hej, hej, witajcie ponownie. Znajdujemy się w takim koło takiej miejscowości Gesthacht. To jest mniej więcej 30 km od Hamburga. I co? I teraz przejedziemy sobie tutaj przy rzece. Rzeka się nazywa Łaba. I pojedziemy wzdłuż tej rzeczki. Taki fajny jest taka infrastruktura tutaj przygotowana właśnie dla pieszych i rowerzystów. Z samego rańca zaliczyłem basen, jak widzieliście, o 7:00. No i teraz będziemy cisnąć tu sobie kawałek rowerkiem, a później polecimy do centrum, do Hamburga. Także zapraszam do oglądania. No, żeby się dostać na tą drugą stronę, musimy przejechać takim mostkiem. Mostek już wcześniej tam wam coś opowiadałem o nim, jak jest skonstruowany. Ludzie sobie tu maszerują od rana, biegają, także pięknie jest. Na spacerki z dziećmi, z psem, wychodzą sobie ludzie pięknie. Pogoda jest w ogóle dzisiaj genialna, także pojedziemy sobie kawałeczek w prawo, bo tam jest chyba początek tej traski, i później pociśniemy w lewo na maksa, ile się tam da. Kilkanaście kilometrów jest ta trasa, także zrobimy i wrócimy sobie z powrotem do Citrowana. Citrowa stoi na takim parkingu, który jest dla osobówek. W sumie jest osobowym samochodem, także może tam stać.
bez żadnych opłat koło właśnie tego basenu blisko. Dobra, no zobaczcie, tu jakieś boiska porobione, miejsce do chillowania, tutaj knajpa, browarek można kupić, tu jakieś leżaki takie na dwie osoby od razu. No super, kurczę. Dobra, ciśniemy. Tu musimy jakoś wjechać na tą traskę. O właśnie. O właśnie. Szuterek piękny. Ja teraz to, bo to na chwilę w sumie jest ta przejażdżka, takie z pół godziny, może godzinka. To nawet się nie przebierałem w strój rowerowy. No tyle, że kask założyłem, bo wiadomo, głowę ma się jedną. Jakieś okulary, ale zobaczcie, że buty rowerowe raczej nie są. No i nie za bardzo się na tych pedałach jedzie, na takich zwykłych butach. No ale dobra, jakoś damy radę tam. To ma być taka poranna przejażdżka, a później już się przebiorę w strój normalnie rowerowy i tam pojedziemy do Hamburga, do centrum. Dobra, jedziemy. No dojechałem tutaj do końca jak gdyby tego cypelka. Tu sobie barka jakaś płynie. Ale fajnie tu zrobione, bo tam na wprost jest jakaś śluza. I stamtąd właśnie widać, wypływają te barki. Także coś tam jest, jakiś poziom wody inny za tą śluzą. A tu w prawo, jakbyśmy płynęli, no to się dopłynie do tej mariny i do tych ładnych domków. Także fajne, fajne miejsce naprawdę, jak ktoś tu ma łódkę, to pięknie ma gdzie pływać. No dobra, lecimy dalej. No, cała traska mniej więcej tak wygląda właśnie. Przy samej rzece, rzeka Łaba, przypominam. No i taki szuterek piękny, utwardzony. No lepiej nie może być. Lepiej być nie może. A tu jest ten basen, co byłem. Ha. No tam są te zjeżdżalnie. No. Fajnie, tani basen, naprawdę, kurczę. W Polsce nie jest tak tanio. To już nawet nie chodzi o cenę, tylko po prostu, no jak można u nas 3 czy 4 razy więcej brać za wejściówę na basen, no. Dobra, nie będę już tego komentował. Ciśniemy dalej. Tu się coś znowu zaczyna. Jakiś infrastrukturka. Widzę zbudowany jakiś tarasik. Pomościk. O, tarasik widokowy, ale super. No pięknie. Zobaczcie. Można sobie usiąść. Ławeczki są. Tu grzyby urosły na stałe. I lecimy dalej. Zobaczcie, co po drodze tu znalazłem. Zobaczmy. Wochen. Mobil. Stellplatz. Tak to mniej więcej wygląda. 3 dni można maksymalnie stać. 7 euro za dzień. No to też jest dobra cena. Takie coś powinno być tam w tym Rostoku, a nie kurczę. Tutaj piękny też mają widok. Aha, jeszcze 50 eurocentów za 1 kWh. Czyli można się podpiąć pod, no, pod prąd. No i to jest, kurczę, naprawdę. Nie dość, że się płaci, to jeszcze sobie można prąd podpiąć. A tam co za problem był, żeby podpiąć prąd.
kamperki sobie stoją, jeden przy drugim, no to to już są kurde kolosy. To to jest kolos. Miliony to kosztuje. Jeden przy drugim to w sumie to nie jest moja bajka. Także jedziemy dalej. Tu ścieżka rowerowa sobie pomiędzy nimi przejedzie. Lecimy dalej. Nawet koła zabezpieczają. Kurczę, żeby mi się nie nagrzały. No. Multivanik. No to wszystko drogie kampery. Czyli dla zarobasów i no jeden przy drugim w takie stanie płacenie za to, to jest dla mnie jakaś masakra. No ale już lepiej jest tak stać niż, tak jak mówiłem, tam w Rostoku za tymi kratkami za 18 euro i jeszcze kurde do tego jeszcze bez wody, bez ubikacji, bez niczego i bez prądu. Kurczę, wyzysk na maksa. Jedziemy dalej. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Tu są transformatory. No, to co tu widzicie, to jest to elektrownia szczytowo-pompowa Gesthach pod Hamburgiem, która działa od 1958 roku. Moc zainstalowana to 120 MW. Jest to największa tego typu elektrownia w północnych Niemczech. Dolnym dorzeczem jest oczywiście rzeka Łaba, przy której tutaj właśnie jadę sobie tym rowerkiem. Teraz tak, ten górny basen mieści około 3 milionów metrów sześciennych wody, co wystarcza na 4,5 godziny pełnego obciążenia turbiny. Aby całkowicie napełnić basen, wszystkie trzy zestawy maszyn muszą pracować w trybie pompowania przez około 9 godzin. Woda pokonuje różnicę wysokości wynoszącą 80 aż metrów. No, a dla tych, którzy nie wiedzą, jak działa elektrownia szczytowo-pompowa, no to jest to nic innego jak po prostu zbiornik wodny umieszczony na dość wysoko, po prostu nad poziomem wody, powiedzmy tej rzeki, jak tutaj jest. Połączona oczywiście jest rurami. Na rurach są specjalne pompy, czyli takie turbiny, które i pompują, i później w drugą stronę, jeżeli woda spływa z tego zbiornika górnego, one generują prąd, czyli ta turbina jest połączona wałem z prądnicą, która po prostu przetwarza prąd już do sieci przez transformatory, jest po prostu przenoszona liniami energetycznymi do kolejnych tam miast i innych transformatorów, które już zmniejszają napięcie już przy samych przy punktach już docelowych, czyli tam przy jakichś miastach czy wioskach. No i na tym to polega. I teraz jeżeli powiedzmy jest bardzo tani prąd, czyli w nocy gdzieś tam jakieś taryfy takie, oni oczywiście mają jakieś specjalne umowy z elektrowniami podpisane, no, że mają po prostu jeszcze taniej niż my w nocnej taryfie i wtedy pompują po prostu przez te 9 godzin tą wodę tymi trzema turbinami i tymi olbrzymimi właśnie rurami do góry, do tego basenu, gdzie te 3 miliony metrów sześciennych wody jest gromadzona i później w dzień, kiedy prąd jest bardzo drogi, mogą zrzucić jak gdyby tą wodę z powrotem tymi rurami przez te turbiny i one wtedy wygenerują prąd dużo droższy,
czyli to jest taki, no, działa to na zasadzie takiego akumulatora, jakby. Ale tym czynnikiem jakby jest woda, która przelatuje przez te rury i przez turbinę. Tak to mniej więcej działa. Jedziemy dalej. No, zobaczcie to, tutaj przy samym tym właśnie jeszcze jest pokazana turbina, pewnie która się tu uszkodziła, tu na dole widać takie uszkodzenie małe i wymieniali ją, ale jaka to jest skala, można sobie to wyobrazić. Wybudowane w 57 roku, pracowała do 86 roku, czyli od 58 do 86. Leistung, czyli moc 42 500 kW. Nie wiem, czy tyle wyprodukowała, czy nie wiem, o co chodzi. A przepustowość 63 metry sześcienne na sekundę. Ja pierniczę. Czyli takie mauzerki, czyli metr na metr, to jest metr sześcienny, to takie 63 mauzerki na sekundę. To sobie można wyobrazić. No. Waży 17 prawie ton, 16,9. Kurde, wykonać taką turbinę to nie jest takie proste. Kurczę. Taką turbinę wykonać. No, to jest odlewany jakiś chyba. Odlew jakiś. No ale formę na przykład do tego. Kurczę. Tu na śruby. Kurczę, no to jest wszystko tak zrobione, obrobione. Szok normalnie. Nie no, mega konstrukcja. Uwielbiam takie. Jedziemy dalej. Takie to łopaty wielkie, ja pierdzielę. Szok. Ja wiem, że już to mówiłem, ale zobaczcie, jaka trasa. Szuterek przy samej wodzie. Cudowne miejsce, kurczę. Rano, jakbym tu gdzieś mieszkał obok, to bym codziennie tutaj jeździł rowerem przed pracą, czy gdzieś tam, zanim gdzieś pojadę. Tak rozpocząć dzień, później dopiero śniadanie i można coś tam popracować. Genialne. No, a tutaj jest jakiś komin. Nie wiem, co to za komin, ale widzę, że są jakby trzy rampy obok na różne strony. Czy to nie jest czasem base jumping? No. Może i tak. Dobra, jedziemy. No, kolejne takie ciekawe miejsce. Nie wiem, do czego to służy, ta cała tu rampa. Tu pan sobie łowi ryby na dole. Tam taka knajpa była. Ustawiły się trzy białe kabrylety. No, a z tamtą stronę tą łabą się płynie do Hamburga. No to cały czas wzdłuż tej rzeczki jest trasa rowerowa, także pięknie się jedzie. W cieniu ładnie. Barki sobie płyną. No nie no, cudo po prostu. Tam sobie ludzie fajnie mieszkają po drugiej stronie. Widać takie wille. Mają też piękny widoczek tutaj na rzekę. No dobra, ciśniemy dalej. No niestety to nie są rampy do base jumpingu, tylko to są takie dźwigi, no, pomocnicze pewnie, jak coś jest wciągane na górę, czy do czyszczenia, do konserwacji, jakieś takie wózki pewnie. Także nie skoczymy tym razem. Ciśniemy tutaj dalej wzdłuż rzeczki. Zobaczcie, jak tu pięknie sobie mieszkają ludzie. To jest po prostu czat. Na takim wzgórku. No tu, z tym okrąglakiem takim. Kurczę.
Ile tam jest pięter do samej góry. To jeszcze na samej górze taki tarasik widokowy. Nad drzewami pewnie wszystko pięknie widać. Całe tutaj dookoła. O, tutaj w ogóle garaż wpisany w górę. Kurczę, też pięknie. Fajny widok mają na Łabę. No i to będzie mniej więcej tyle. Będziemy zawijać z powrotem, bo tu się ścieżka kończy rowerowa. A nie chcę tam po ulicach jeździć. To miała być taka mała przejażdżka. Także zawijamy i ciśniemy do Citroena. I ciśniemy z powrotem. Znaczy z powrotem. Ciśniemy do Hamburga. Tam gdzieś jakąś miejscówkę musimy bliżej znaleźć, centrum. Niby mam wyszukaną, no ale zobaczymy jak to tam będzie. Taki niby parking dla tirów. Zobaczymy. A tymczasem ciśniemy z powrotem. No i dobra, to koniec dzisiejszej wycieczki. Porannej oczywiście. Zobaczcie. Na tle wszystkich samochodów jak się wyróżnia Citroen. Jest najwyższy, prawie no. Bo tam z tyłu jeszcze te kampery wysokie stają. Także ładujemy rower do środka i ciśniemy na Hamburg. A wy, jak się podobało, to zostawcie łapeczkę. Suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I co, widzimy się w kolejną niedzielę o godzinie 10. Trzymajcie się, cześć.